Państwa, bardzo serdecznie wszystkich witam na 9. edycji biegu Wilczym Tropem upamiętniających żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, tych, którzy działali w Polsce podziemnej i ponieśli śmierć za ojczyznę. Szanowni goście, proszę, byśmy teraz chwilą ciszy uczcili tych, którzy poświęcili swoje życie dla ojczyzny. Baczność do hymnu narodowego. Państwo, po raz kolejny w Kodniu dzisiaj uczcimy pamięć żołnierzy niezłomnych. Odbędzie się bieg na długości 1963 metrów. Taki dystans jest w związku z tym, że na ten rok datuje się śmierć ostatniego z żołnierzy wyklętych. Szanowni Państwo, nie bez kozery ten bieg odbywa się i rozpoczyna i kończy od tablicy powstańców styczniowych. Zarówno jedni, drudzy walczyli o wolną, niezłomną, niepodległą Polskę. Cieszę się, że jest Was tak dużo i dużo takiej młodzieży. I chcę z tego miejsca też podziękować głównym organizatorom, bo tą imprezę organizuje Gminę Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, pan Piotr Skolimowski ze swoimi pracownikami. Oczywiście wspierają go tutaj druhowie strażacy, urząd gminy. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w takiej formie w tym biegu i kiedy patrzę na te wasze koszulki, tyle imion, tylu nazwisk, tych, których znacie z historii, ważne, żeby zapamiętać te nazwiska, które nosimy. To jest nasza piękna, można powiedzieć, najpiękniejsza część historii, tych, o których tyle razy zapominano, a dzisiaj im przywracamy na nowo ważne miejsce w naszej historii, w naszej niepodległości, w naszej ojczyźnie. Ważne, abyśmy z tymi imionami też gdzieś tak mogli się jednoczyć każdego roku, może z kimś innym i poznawać jego historię, jego życie i w jakim sensie, aby stał się dla nas też pomocny w dobrym przeżywaniu naszego życia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A zatem szczęśliwego biegu. Z zaistniałych sytuacji epidemiologicznych bieg ten w tym roku został przełożony na 16 maja, ale niestety sytuacja nie uległa poprawie. Został przeniesiony na 15 sierpnia. W związku z tym, że w Kodniu są wielkie uroczystości, a mamy tradycję taką, że bieg jest organizowany po Kalwarii Kodeńskiej, nie było to możliwe do zorganizowania. Komitet Główny wyraził nam pozwolenie, byśmy wyjątkowo w Kodniu 20 czerwca przeprowadzili ten bieg Wilczym Tropem i Marsz Nordic Walking. Tak więc już wiemy, dlaczego dzisiaj. W Kodniu gromadzimy się 7 raz, mimo tego, że to jest 7 edycja w Kodniu, 9 jest narodowa. Do biegu